Legacy Sequel. Lepiej zapoznać się z tym terminem, bo będziemy go słyszeć coraz częściej. Mowa tu bowiem o aktualnie chyba najbardziej efektywnym sposobie, jaki wykombinowały sobie wielkie wytwórnie, by sprzedawać masowej publice znane franczyzy ze swojego katalogu. Czym w ogóle są Legacy Sequels? Ano, to taki rodzaj kontynuacji danego filmu, czy cyklu filmów, którego akcja rozgrywa się mniej więcej w tym samym kontinuum czasowym, ale sporo później. Na tyle późno, by ta nowa historia mogła odnosić się do tej starszej, korzystając z podobnych, lub nawet tych samych, motywów czy schematów, albo w jakiś sposób je przetwarzając, dekonstruując itd. Zwykle Legacy Sequel ma nowych głównych bohaterów, ale ci z oryginalnego filmu, albo cyklu filmów, dalej są jakoś w nim obecni, ciałem lub duchem. Czasami Legacy Sequel nazywa się też miękkimi rebootami, bo choć technicznie pozostają kontynuacją danej historii, a nie jej opowiedzeniem na nowo, to owy przeskok czasu oraz powtarzające się elementy fabuły czy motywy sprawiają, że w praktyce mamy mimo wszystko do czynienia ze starą historią opowiedzianą na nowo, z nowymi postaciami przeznaczoną dla współczesnej publiki, odnoszącą się do aktualnych trendów, korzystającą z nowych technologii itd. itd. Czyli dokładnie tak jak to z rebootami bywa. Przykład filmów takich jak Przebudzenie Mocy czy Creed pokazuje, że publika dużo chętniej przyjmuje powtórkę z rozrywki, o ile minie dostatecznie dużo czasu i zmienią się bohaterowie. Co więcej, w takim Legacy Sequelu może się wówczas dokonać symboliczne przekazanie pałeczki nowej obsadzie przez tę starą, dzięki czemu nowa produkcja nie jest wówczas traktowana przez widownię jak coś, co ma zastąpić oryginał, a taki jest często odbiór remake'ów czy rebootów, ale jak coś, co ten oryginał celebruje, czy wręcz składa mu hołd. Nie robiąc bowiem czegoś zupełnie nowego, tylko odtwarzając to, co publika pokochała za pierwszym razem i jednocześnie odnosząc się często do oryginału, twórcy chcąc nie chcąc dają widzom do zrozumienia, która produkcja jest tą lepszą i ważniejszą. Mianowicie ta pierwsza, z której garściami brane są inspiracje. Dlatego też w przypadku serii filmowych, które doczekały się sequeli niezbyt dobrze przyjętych, stosuje się często zabieg ignorowania wszystkich lub wybranych kontynuacji. Tak, by ten nowy film, nasz Legacy Sequel, był bezpośrednią kontynuacją tej ostatniej dobrej odsłony. Zwykle po prostu pierwszego filmu. Dobrym przykładem są powroty do Halloween Johna Carpentera. Halloween 20 lat później ignorowało wszystkie sequele poza Halloween 2. Z kolei niedawne Halloween z 2018 roku było kontynuacją wyłącznie oryginalnego filmu. Tak, dla odmiany. Legacy Sequel jako idea nie jest oczywiście rzeczą zupełnie nową. Tutaj przykładem jest film Kolor Pieniędzy, Color of Money, Martina Scorsese z 1986 roku, który jest legacy sequelem filmu The Hustler z 1961 roku. Oba filmy łączy postać Eddiego Felsona, grana przez Paula Newmana. Tego rodzaju kontynuacje tak naprawdę są obecne od dawna i pojawiają się w zasadzie regularnie. Legacy sequela doczekał się na przykład Superman Richarda Donnera, Blade Runner, Tron, Terminator, Rocky, o którym już wspomniałem, aczkolwiek można by zaliczyć do tej kategorii też wcześniejszego Rockiego Balboę. Choć oczywiście tutaj nie mamy nowych bohaterów, to historia wciąż o tym samym bohaterze. Analogicznie, na statusie Legacy Sequela w podobny sposób skorzystać chciały także kontynuacje Trainspotting, Głupiego i Głupszego, czy na przykład Księcia w Nowym Jorku. Więc, co istotne, niekoniecznie tylko największe blockbustery. To kusząca opcja także dla filmów o znacznie mniejszej skali, ale posiadających wiernych fanów. Całkiem ostatnio mieliśmy bardzo ciekawy przypadek w postaci filmu Spider-Man bez drogi do domu, No Way Home, który z jednej strony jest bezpośrednim, tradycyjnym, zwyczajnym sequelem dla Spider-Mana Far From Home, daleko od domu, ale jednocześnie jest też legacy sequelem dla Spider-Manów z Tobey Maguirem czy Andrew Garfieldem. Z kolei teksańska masakra piłą mechaniczną, Texas Chainsaw Massacre, to chyba najdziwniejszy w tym kontekście cykl, który po pierwszej części, przełomowej i wciąż moim zdaniem fantastycznej, doczekał się komediowego remake'u od tego samego reżysera. Potem kolejnego remake'u, bo tym razem mogli sobie pozwolić na większy budżet. Potem jeszcze kolejnego. Potem z kolei remake'u. Potem prequelu do remake'u. Wreszcie potem legacy sequelu, no a potem prequelu do pierwszego filmu. Z kolei niebawem na Netflixie pojawi się natomiast kolejny legacy sequel do pierwszej odsłony tego cyklu. Wow, a myśleliście pewnie, że dwa legacy sequele Halloween to już jest dużo. Ostatnio jednak tych legacy sequeli produkuje się więcej, a w kolejnych latach pewnie pojawi się ich drugie tyle,
bowiem wytwórnie doszły do wniosku, że jasne, ludzie dalej chcą oglądać przede wszystkim to, co już znają. Stąd mamy tak wiele sequeli, remake'ów itd., no bo coś, co już wywalczyło sobie rozpoznawalność, będzie zawsze na lepszej pozycji w walce o uwagę potencjalnych odbiorców niż te marki, które zaczynają tutaj od zera. Ale tak się składa, że jest jeszcze jedna siła, która ma ogromny wpływ na serca i portfele odwiedzających kin. Mianowicie nostalgia. Ten romantyczny powrót myślami do czasów, kiedy wszystko było prostsze. Mieliśmy mniej problemów na głowie, a każdy film był odkryciem i przygodą. No, tak naprawdę to nie każdy, a odbiorcy popkultury pod wieloma względami mieli znacznie gorzej niż dziś, ale tak to już działa, że większość tych kiepskich i przeciętnych seansów kinowych wywaliliśmy z pamięci. Z kolei te dobre urosły nam w niej do miana pozycji kultowych. Legacy sequele stają się zatem w krajobrazie branży filmowej klasycznym przypadkiem upieczenia dwóch pieczeni na jednym ogniu. Mianowicie filmem łączącym zalety sequelu, czyli już istniejąca fanbaza, rozpoznawalność, czy udział widzów, którzy są na tyle zaangażowani, że z automatu chcą poznać ciąg dalszy, z zaletami rebootu, czyli nowa tańsza obsada, wpisanie się w aktualne trendy, czy po prostu odświeżenie danej marki. Do tego to wszystko pozbawione jest tego, co zwykle odrzuca ludzi od sequeli. Jak na przykład wysoki próg wejścia, zmęczenie materiału itd. Czy też tego, co zwykle odrzuca ludzi od rebootów, jak alienacja stałej publiki, konkurowanie z remake'owanym filmem itd. A wszystko to oblane zostaje jeszcze gęstym, słodkim lukrem w postaci nostalgii, która często wyłącza widzom krytyczne myślenie, a narzuca podejście znacznie bardziej emocjonalne, związane z dobrymi skojarzeniami i pozytywnymi emocjami. Dlatego też te nasze legacy sequele to z samego założenia typowe crowdpleasery. Filmy, których zadaniem jest przede wszystkim dać widowni wszystko to, co ta chciałaby w ramach takiego widowiska zobaczyć. Czyli parę znajomych twarzy, obligatoryjne odniesienia do oryginału, podkreślone w jakiś mniej lub bardziej subtelny sposób to, jak oryginalny film był udany oraz oczywiście dlaczego, a także jak bardzo super były postacie w nim itd. itd. Mówiąc prościej, dać widowni coś, co podtrzyma, albo nawet doda coś do wyidealizowanej wizji tamtego filmu, jaką na pewno mają w głowach jego fani. Wyjątków, gdzie sequel po latach nie próbował robić tego samego, ale raczej rozwijał pomysły czy motywy z oryginału, stojąc na własnych nogach i zgłaszając pretensje do bycia klasykiem swoich czasów, jest na tyle mało, że pozostają one, no właśnie, wyjątkami, ewenementami. Do głowy przychodzi mi tu głównie Blade Runner 2049, wspomniane wcześniej Halloween z 2018 roku, aczkolwiek słyszałem też, że na przykład świetnie wpisałby się tutaj serial Cobra Kai, kontynuujący losy bohaterów serii Karate Kid w naprawdę oryginalny i niebanalny sposób. Jednak nie miałem okazji sam tego sprawdzić, więc dajcie znać, czy to prawda, jeśli oglądacie. Nie da się zatem ukryć, że legacy sequele to zwykle projekty, które przede wszystkim są produktami, a dopiero w dalszej kolejności filmami. Jasne, często twórcy zaangażowani do produkcji takiego filmu dają z siebie wszystko. Bywa też tak, że są zwyczajnie związani emocjonalnie z marką. Ale wiecie, generalnie są to przede wszystkim duże projekty, które powstają, by zarobić dużo kasy dla wytwórni, realizując jednocześnie pewne bardzo konkretne wytyczone cele. Tak naprawdę niewiele tu zostaje przestrzeni dla reżysera i reszty ekipy, by jakoś zaznaczyć swój styl, czy zrealizować swoje pomysły, no bo najpewniej wyżej na liście priorytetów, nakreślonej przez producentów, jest czerpanie jak najwięcej z kultowego oryginalnego filmu lub cyklu. Tutaj jednak pojawia się Matrix Zmartwychwstania, Matrix Resurrections. Film Lany Wachowskiej, albo wiecie co, pozwolę sobie spolszczyć wymową tego nazwiska. Film Lany Wachowskiej, który na papierze zdecydowanie wygląda na podręcznikowy legacy sequel. Jednak w praktyce wywraca wszystkie zasady i cechy charakterystyczne tego rodzaju filmów do góry nogami. I jest to wyjątkowo piękny widok. Po pierwsze, nowy Matrix nie powstał dlatego, że jakieś studio wykalkulowało sobie, że taki film by się nieźle sprzedał. To znaczy jasne, Warner od dawna próbował ruszyć z tym projektem. Ale siostry Wachowski, czyli reżyserki trzech poprzednich Matrixów, jakoś nie miały zamiaru kontynuować tamtej historii i konsekwentnie odmawiały podjęcia się stworzenia kolejnego sequelu. I to pewnie prędzej czy później skończyłoby się nowym Matrixem od kogoś zupełnie innego na kontrakcie wytwórni, ale w międzyczasie Lana Wachowski zmieniła zdanie. Żałoba po stracie rodziców sprawiła, że pani reżyserka zapragnęła przywrócić do życia i kontynuować losy innej ważnej dla siebie pary, Neo i Trinity. Innymi słowy, kiedy większość legacy sequeli powstaje z myślą o wykorzystaniu popularności tego rodzaju filmów i dotarciu do jak najszerszego targetu widzów, nowy Matrix
powstał jako wyraz żałoby, zainspirowany tragedią z życia osobistego reżyserki. Z tym wiąże się jeszcze jedna rzecz. Otóż Matrix Resurrections bez ogródek odnosi się do tego, w jaki sposób powstają podobne filmy. Poznajemy w najnowszym filmie niejakiego Thomasa Andersona, który poza tym, że przypadkiem bardzo przypomina Neo z poprzednich filmów, to jest tutaj twórcą niesamowicie popularnych gier z serii The Matrix. Jego sukces jest zarówno źródłem dobrobytu, jak i więzieniem dla niego. Publika oczekuje powrotu do tej marki, widzi naszego twórcę tylko przez pryzmat swojego najpopularniejszego dzieła, a ono samo, będąc czymś ważnym dla twórcy emocjonalnie, sprowadzane jest do paru efektownych i dobrze brzmiących haseł marketingowych. I muszę chyba dodawać, że Thomas jest filmową analogią Lany Wachowskiej. A te wszystkie sceny, kiedy ludzie od marketingu planują swoją strategię sprzedaży nowej odsłony, to zwykły wyraz zmęczenia lub nawet rozczarowania naszej twórczyni tym, jak ten ważny dla niej projekt został przejęty przez ludzi w garniturach liczących pieniądze, ale też dynamicznych specjalistów od marketingu oraz widzów, którzy wcale nie chcą jakiejś wizji czy ciekawego komunikatu twórcy, ale przede wszystkim nostalgii i czegoś maksymalnie bezpiecznego i najlepiej znajomego. Dlatego właśnie Thomas dostaje od wytwórni warunek, że albo sam zrobi kolejny sequel, albo zrobi go ktoś inny, bez jego udziału. Co oczywiście znowu jest analogią pozycji, w jakiej znalazła się Lana. Na jakimś etapie dowiadujemy się też, że ludzie w nowym Matrixie, bo oczywiście istnieje nowy Matrix, są posłuszni nie dlatego, że pilnują tego na przykład agenci, tak jak w poprzedniej wersji Matrixa, ale dlatego, że żyją w stanie zawieszenia. Mają na tyle mało, by zawsze chcieć więcej, ale też na tyle dużo, by obawiać się utraty tego, co już mają. I to na każdej płaszczyźnie, w każdej dziedzinie życia. Dlatego większość tutaj nie robi nic i po prostu egzystuje. I to jest całkiem adekwatny opis tego, jak obecnie wygląda branża filmowa. Zalewana produkcjami, które mają być wystarczająco, dostatecznie dobre. Na tyle, by widz chciał więcej i generalnie dobrze się bawił w kinie, ale też, żeby nie chciał żadnego urozmaicenia i nie wychodził ze swoimi oczekiwaniami poza tę już ugruntowaną formułę. Co więcej, w Resurrections pojawia się koncepcja używania nostalgii jako narzędzia, mającego uprzyjemnić danej osobie jakieś niekoniecznie przyjemne doświadczenie, dając złudzenie obcowania z czymś znajomym i bezpiecznym, co naturalnie jest powodem, dla którego hollywoodzkie wytwórnie tak chętnie z niej korzystają, tworząc czy promując swoje produkcje. Jednak Matrix Zmartwychwstania nie korzysta z nostalgii w ten właśnie sposób. Ten film nie stara się manipulować odczuciami widza, oszukując go, że jest w tym znajomym, bezpiecznym miejscu, które dobrze pamięta. Wszechobecne tutaj nawiązania do pierwszego Matrixa, a czasem też sequeli, służą temu, by raczej skonfrontować widza z zapisanym w jego pamięci wyobrażeniem rozmaitych scen czy postaci, co pozwala zastanowić się, za co tak naprawdę lubiliśmy czy ceniliśmy te sceny czy postacie. A w dalszej kolejności, za co w zasadzie lubiliśmy czy ceniliśmy tamten film? Albo filmy w liczbie mnogiej, jeśli ktoś cenił też sequele. Na pewno są takie osoby. Tutaj znakomita jest przede wszystkim scena, gdy Thomas, tak jak w pierwszym Matrixie, staje przed wyborem, czerwona czy niebieska pigułka. W filmie z 1999 roku była to scena niesamowicie teatralna i sprawiająca wrażenie szczegółowo zaplanowanej. Tutaj jednak odbywa się po raz pierwszy w toalecie, bez zbędnych ceregieli. No i nieprzypadkowo nie kończy się niestety wzięciem czerwonej pigułki przez Thomasa. Dopiero jakiś czas później, gdy Morfeusz i reszta zorganizowali odpowiednie otoczenie, stworzyli odpowiednią atmosferę i całą otoczkę tego doniosłego wydarzenia, tak jak w oryginale właśnie, całość przebiegła tak, jakby sobie tego życzyli. Uwaga Morfeusza, że tutaj chodzi przede wszystkim o set and setting, może być komentarzem odnośnie tego, w jakim stopniu o sukcesie czy znaczeniu Matrixa świadczyła cała ta cool otoczka. Czarne stroje, ciemne okulary, efekty specjalne, modna wówczas muzyka, a niekoniecznie treść. Albo czy ta forma nie przysłoniła treści lub stała się jedynym, co z tego filmu pozostało w głowach wielu widzów. Praktycznie cały ten film to takie mniej lub bardziej subtelne komentowanie tego, czym był i jest Matrix jako zjawisko w popkulturze. Jak jest odbierany, czym jest dla widzów, z czym się kojarzy i dlaczego. To też wyjątkowo mało subtelna krytyka tego, jak działa Hollywood i jak dziś wygląda krajobraz branży filmowej, gdzie filmy są własnością korporacji, a nie swoich twórców, a o tym, jak wyglądają, decyduje tłum marketingowców,
a nie reżyser, artysta. Podoba mi się zatem bardzo ta sytuacja, gdzie Lana wykorzystała ten system do stworzenia filmu, który, jak mówiłem wcześniej, chciała stworzyć w bardzo konkretnym celu. Mianowicie, by kontynuować losy Trinity i Neo. Dlatego też w nowym filmowym Matrixie w zasadzie mamy tylko jeden konflikt. Jedną rzecz, o którą walczą bohaterowie. Uratowanie Trinity. Żadnego ratowania świata, żadnej tam wojny z maszynami, nic z tych rzeczy. Neo chce odzyskać swoją ukochaną i nie cofnie się przed niczym, żeby to osiągnąć. Tyle. No i to nic dziwnego, znając już tę krótką genezę najnowszego filmu. Ale co z resztą tego filmu? Ano cała reszta to wspomniane wcześniej wspominki do pierwszego filmu. Stare rzeczy w nowym charakterze. Komentarze, odniesienia i aluzje do rozmaitych elementów pierwszego Matrixa i jego sequeli. Bardzo często bez większego znaczenia dla głównej osi fabuły. No i też sceny akcji, które sprawiają wrażenie, jakby reżyserka chciała udowodnić, że nie były one wcale tak fajne w tym Matrixie, jak pamiętamy, albo wcale nie były tak ważne. Aczkolwiek bardziej prawdopodobne wydaje mi się, że zwyczajnie Lana nie była nimi zainteresowana tu i teraz. Bo oceniając je przez pryzmat typowo reżyserskiej roboty, wypadają wyjątkowo nużąco i generalnie słabo. Ale to wszystko sprawia, że Matrix Resurrections to jedyny w swoim rodzaju legacy sequel. Taki, który zamiast próbować spodobać się wszystkim, i młodym, i starym, i fanom, i laikom, wcale nie próbuje komukolwiek się przypodobać. Masę widzów, mających jakieś konkretne wyobrażenie o tym, czym jest Matrix, na pewno zupełnie odrzuci. Zamiast celebrować oryginalny film, zmartwychwstania starają się go komentować i nie padać przed nim na kolana, podsuwając widzowi kilka kwestii do przemyślenia odnośnie wpływu i znaczenia filmu sióstr Wachowski. Zamiast bombardować widza znanymi gębami, ten film nie boi się zaskoczyć nietypowymi, ale ostatecznie naprawdę udanymi wyborami castingowymi. Do tego co rusz ucieka od zwykłego szczucia nostalgią, w zamian pozwalając zastanowić się, z czego ta nostalgia wynika. Czego ona tak naprawdę dotyczy. Zamiast próbować odtworzyć fenomen pierwszego Matrixa lub eksploatować to, co się z nim najbardziej wszystkim kojarzy, dostaliśmy w sumie prostą historię o uczuciu, którego nie pokonała najwyraźniej nawet śmierć. Oraz zakochanych, którzy muszą się znaleźć mimo najgorszych przeciwności losu. Ogółem więc, jakiej cechy legacy sequeli byśmy nie przywołali, to nowy Matrix świadomie i bezczelnie wywala je przez okno, wymykając się jakimkolwiek klasyfikacją, będąc jedynym swoim rodzaju filmem. Filmem naprawdę niedoskonałym jako blockbuster, ale niesamowicie fascynującym jako pewnego rodzaju głos twórcy, czy twórczyni w tym wypadku, lub jakiś twórczy manifest. To jest bardziej ekranizacja eseju o kształcie kina, jaki napisała Lana Wachowski, niż film akcji osadzony w świecie Matrixa. Nic zatem dziwnego, że film nie zarobił zbyt wiele, nie spodobał się większości widzów, dlatego więcej już takich rzeczy pewnie nie dostaniemy, ale cholernie cieszę się, że byłem tutaj przy tym i mogę dołożyć swoją rekomendację. To by było na tyle, dziękuję za uwagę.